Dzień dobry, witam Was serdecznie. Właśnie w tym momencie mówię do Państwa z Centrum Wydarzeń Szkoleniowych, z Centrum Ich Dowodzenia, gdzie w dniu dzisiejszym spotkałem się tutaj z całą załogą, aby porozmawiać o sprzedaży treningów personalnych i usłyszałem o takim jednym problemie, mianowicie związanym z obiekcją ceny. Że klienci mówią, że trening personalny jest za drogi, za drogo, za dużo pieniędzy muszę na to przeznaczyć, konkurencja ma taniej i tak dalej. Chciałbym się podzielić tutaj taką jedną, w zasadzie dwiema wskazówkami. Wskazówka numer jeden, zanim w ogóle zaczniesz bronić swoją cenę, czyli zanim w ogóle usiądziesz do argumentu swojej ceny, zapytaj najpierw swojego klienta, do kogo lub do czego cię porównuje. Z doświadczenia wiem, że często zdarza się sytuacja, w której klient porównuje nas do zupełnie innego produktu lub usługi. W tej sytuacji może to być chociażby kurs online, czy jakaś inna sytuacja, w której trenerzy na przykład przyjeżdżają do klienta do domu. Znam tą praktykę. Zamiast wylewać swój, nazwijmy to przysłowiowo, pot, czy poświęcać swój czas, całe swoje skupienie właśnie na siłowni czy w klubie. Dlatego zanim w ogóle usiądziesz do rozmowy, do obrony swojej ceny, do argumentacji, dlaczego twój produkt lub usługa kosztuje tyle, a nie tyle, w pierwszej kolejności zapytaj, z kim lub z czym, panie Marku, mnie pan porównuje w tej sytuacji. Kiedy pan Marek ci już powie, że porównuje cię do firmy XYZ albo do trenera tego i tego, następnie możesz wykazać swoje przewagi konkurencyjne, ale jeszcze wcześniej możesz zapytać oczywiście, do jakiego konkretnie produktu. No bo dla przykładu, mówimy w tym momencie, chcę sprzedać tobie cały pakiet szkoleniowy, dla przykładu 12 treningów rozłożonych w czasie, a klient przyrównuje mnie do jednego treningu personalnego lub mówimy o dwóch treningach personalnych, ale na przykład klient tutaj mówi o zajęciach grupowych, które są kierowane do szerszej grupy, natomiast ja mówię o konkretnie spotkaniu, gdzie ja jako trener poświęcam ci swój czas. Więc zapytaj, do jakiej konkretnie usługi. Następnie, kiedy już wiesz, z kim walczysz, z kim konkurujesz, wtedy jest najlepszy czas, żeby wykazać swoje przewagi konkurencyjne. A od ciebie, jako od specjalisty, w pewnym stopniu wymaga się tego, żebyś mniej więcej znał swoją konkurencję i potrafił uargumentować, dlaczego ten konkretny klient miałby skorzystać z twojej propozycji, z twojego wsparcia przy właśnie prowadzeniu jego rozwoju, jeśli chodzi o treningi personalne. Jednym z argumentów, który przemawia akurat za skorzystaniem z twojej propozycji, może być chociażby doświadczenie lub społeczny dowód słuszności, ilu klientów skorzystało już z twojej propozycji, ilu klientów już z tobą współpracowało. Dlatego, że pamiętaj, że każdy rynek rządzi się swobodą cenową, dlatego zawsze znajdzie się ktoś, kto zrobi od ciebie taniej. Jest to totalnie normalne. Dla przykładu, świeżaczek, który dopiero wchodzi na rynek, no jest to logiczne, że żeby się przebić, zaproponuje zupełnie inną cenę niż ty. Osoba, która już jest doświadczona, która już przebyła pewną drogę ze swoimi klientami, która zna problemy swoich klientów i która wie, w jaki sposób zaradzić tym problemom, możesz sprzedawać chociażby swoim doświadczeniem. Czyli jednym z argumentów może być właśnie społeczny dowód słuszności lub właśnie argumenty, które przemawiają za tobą, historię twoich klientów. Jeżeli zaczynasz natomiast i klient może ci powiedzieć, no dobra, ale pan nie ma doświadczenia, bo klient XYZ, firma XYZ zaproponowała mi to i klient jest taki doświadczony. Zawsze możesz nawiązać do tego, jak bardzo zależy ci na współpracy z tym konkretnym klientem. Czyli powiedzieć, panie Marku, nie od razu Rzym zbudowano. Chciałabym nawiązać z panem współpracę, aby poprowadzić pana, aby pokazać pana później jako mój przykład drogi na szczyt.